Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj mam dla was coś specjalnego. Zaczynamy nową serię z gry Subnautica. Myślę, że Subnautica każdy zna, jest to gra typu survival, coś jak The Forest czy inne pierdoły, których jest mnóstwo. Ja wybrałem, że akurat będę grał w Subnautica. Subnautica wydaje się naprawdę bardzo ciekawa. Jak wiecie, kocham świat podwodny. Nie znam się na nim, ale bardzo fajnie mi się gra w gry tego typu. Ostatnio widzicie na moim kanale Feed and Grow Fish. Widzicie Tasty Blue. Wszystkie te gry są związane ze światem podwodnym. Ta gra też taka jest. Tak więc co, zaczynamy naszą piękną przygodę. Mam nadzieję, że będziecie mnie wspomagać w tej serii, bo na pewno jest tutaj mnóstwo rzeczy, których ja nie będę ogarniał. Dlatego też tak długo mi zajęło nagrywanie tej gry, ponieważ ja nie lubię zaczynać nowych gier, bo tam trzeba dużo myśleć, dużo zagadek, nie wiadomo co jak zrobić, a to jest troszkę męczące, ale mam nadzieję, że wy mi pomożecie w tej grze, więc co? Przechodźmy do świata gry. Dobra, to już jest to, jesteśmy w grze. I co tu się dzieje ciekawego? Słyszę, że ktoś chyba ucieka. Tak, to jesteśmy my. Okej, jesteśmy w jakiejś kapsule. Tam jest statek, tak? Tylko czy my... O kurde. Coś chyba wybuchło. Coś chyba nie poszło tak, jak powinno pójść. Nie! Wow! Okej, dostaliśmy czymś w głowę, ale o co chodzi? Czy to był statek jakiś podwodny, czy nawodny? Czy to był statek latający i my po prostu, wiecie, dlatego to wszystko tak wirowało, bo lecieliśmy w dół, nie w wodzie. To... jaka muza. To by było troszkę bardziej logiczne. Okej, zgaś pożar. Czyli już gramy, tak? O kurwa. Przepraszam. W celu zgłoszenia błędów w grze to na razie nie mam, ale czym mam zgasić? Okej, podnosimy gaśnicę. Użyj gaśnicy prawym przyciskiem. Czy ja gaszę pożar? Halo? Okej, chyba się udało. Okej, więc jakiś komputer powiedział nam, że nam gratuluje, że nie umarliśmy. I że będziemy mieli jakiegoś tam asystenta personalnego i że tutaj jest nasz ekwipunek, a tu są nasze statystyki. W ekwipunku na razie mamy tylko gaśnicę, którą podnieśliśmy. Schematy. Utleniacz, szkło, guma silikonowa. Okej, czyli najprawdopodobniej schematy to są rzeczy, które potrzebujemy do budowy jakichś tam innych rzeczy. Lista przetrwania. Opatrz swoje rany, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zbadaj środowisko, zlokalizuj innych ocalałych. Oszacuj dostępność wody i pożywienia oraz zdecyduj o wielkościach racji. Jeśli czytasz te słowa, znaczy to, że udało ci się przeżyć ewakuację awaryjną statku klasy społecznej wyposażonego w technologię Altera. Gratulacje. Najgorsze za tobą. Okej, troszkę mnie pocieszyli. Tu jest nasze co? To jest tlen, tak? To jest nasz tlen. Tu mamy swoje życie, 60%. Tutaj głód, a tu zapotrzebowanie na wodę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mamy tutaj mikrofon, kompatybilność z ręcznym sterowaniem. Spoko, stosuj się do wyświetlanych zaleceń, a sprowadzimy cię do domu w jednym kawałku. Okej, czyli już myślałem na początku, że ta gra jest odrobinę bez celu. Ale mamy już jakiś cel. Musimy znaleźć, tam było, lista przetrwania. Musimy po prostu się uratować, bo nasz statek wybuchł i my jesteśmy gdzieś, nie wiem jeszcze gdzie, pewnie w wodzie i musimy to przetrwać. Schowek. Czy jesteś w schowku? O, są rzeczy w schowku. Flara, dwie flary są. Woda, okej, wodę muszę wziąć. Czy da się jakoś to szybciej? Tak. Kostka obiadowa. Okej, czyli będziemy mieli jedzenie. A to? Podwójne źródło światła o wszechstronnym zastosowaniu. Nie wiem, może do czegoś się przyda. Weźmy schowek, uszkodzone tego raczej nie możemy. Więc co? A to co to jest? Wyżywienie. Woda. Aha, czyli potrzebuję utleniacza. Aha, tam jest jakieś wyjście, wejdźmy na zewnątrz, tak? O! Da się tak schować? Nie wiem, ale wolałbym tego nie mieć w ręce. Dobra, mniejsza o to. Jesteśmy na głębokości 0 metrów. Tam jest ten statek, który się rozbił. Zjedz coś. Aha, mam 30 tylko życia. Dobra, zjem jak będę miał 25, bo wtedy będzie to najbardziej opłacalne. Ta woda jest trochę zielona, albo mi się wydaje.
Ale to chyba wszędzie tak jest. Jaki ładny ten księżyc. Tam coś lata. Ptaki, tam jest słońce. Czy ja powinienem płynąć do Aurory? Bo wątpię, że powinienem tam płynąć. Okej, okay, jesteśmy pierwszy raz pod wodą. Tu jest jakaś cień ryby. Czy to tamta? Chyba tak. Jest pięknie, gra wygląda naprawdę zarąbiście i to trzeba przyznać. Rozbij fragment wapienia. Gdzie ten wapień? Czy ja mogę tutaj wpłynąć? Co to kurwa było? What? Czemu to się tak ściemniło? Okej, złapałem rybę. Aha, ją puściłem. Nie, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Halo. Tam jest coś czerwonego, dobra. Nie wiem o co chodzi, a to jest bumerang, tak się nazywa ta ryba. Wejdźmy do środka. Okej, mogę go usmażyć i będę mógł go zjeść. Dobra, wiemy już jedną rzecz, którą możemy robić. Nie wiem, czy to było mądre, ale wydaje mi się, że tak. Okej, dostałem właśnie informację od mojego komputerka, że postępuje degradacja rdzenia napędowego Aurory, czyli tego statku, które może spowodować eksplozję kwantową. Przez to nasze prawdopodobieństwo śmierci wzrośnie o 37%. Okej, popływamy sobie, pobadamy te rzeczy. Zobaczymy, co to jest na przykład, te roślinki. Czy to się da zbadać? Kwasowy grzyb. Dobra, weźmiemy te grzyby. Czy każdy to jest coś innego w naszym ekwipunku? Tak, okej, ale weźmy je. Tu coś jeszcze leży. Czy to są jakieś szczątki tego statku? Najprawdopodobniej tak. Podnieś złom. Pozbieramy ten złom i zobaczymy, co z niego można zrobić. Dobra, no i tak sobie pływam tutaj i te głosy mnie troszkę denerwują, bo ja... Czy to jest jakiś sprint? Nie wiem, chyba nie ma. Dobra, wyłonimy się na powierzchnię. No i co? Musimy raczej tutaj na razie tylko pływać i zbierać różne rzeczy, żeby potem móc odkrywać inne rzeczy, nie? Tego kwarc na pewno się przyda. Okej, czyli możemy odpłynąć bez jakiegoś większego strachu, że się zgubimy, bo jest na mapce pokazane to, że to jest to. Tu coś jest. Wapień. Dobra, wapień się na pewno przyda. Prawdopodobieństwo eksplozji kwantowej wynosi 85,5% w lesie za niebezpiecznej odległości. Okej, czyli w skrócie nie powinniśmy po prostu podpływać do statku. A to co to jest? Jakie tu są wielkie ryby! A to co to? Teraz pytanie, czy one są agresywne? Nie wiem, czy chcę się przekonywać. O Jezu, co to było? Ona coś wysrała z tyłka. Dobra. Wypływamy, bo się utopimy zaraz. Tu jest jakaś jaskinia, w którą... Kurde, wlecimy. Orzesz w kurwę! Spierdalaj! Co to było? What the fuck? Okej, okay, już tam nie wpłynę raczej. Ciekawe, czy tu... Znaczy, no muszą być chyba jakieś bronie, nie? Bo jak takie żyjątka żyją tutaj, to ja nie chcę tutaj zbytnio przebywać za długo. Dobra, ja tutaj sobie pływam powoli i zbieram złom, który tak naprawdę nie wiem, czy jest mi do czegoś przydatny. Jedyne, co bym chciał znaleźć, to właśnie ta sól, żeby móc zrobić wodę. Bo boję się, że bez wody długo nie wytrwamy, ale nie do końca wiem jeszcze, gdzie mogę jej szukać. Nie mam już też miejsca w ekwipunku, więc musimy powoli wracać do naszego stateczku. Co z tym złomem można zrobić? Osobiste maszyny? Tytan? O, mam tytan, widzicie? Narzędzia. Skaner. Cudą występowania eksplozji kwantowej w rodzaju nam reaktor wejdzie w stan superkrytyczny w 10, 9, 8. Czemu jest odliczanie? Serio to wybuchnie? To już będzie... What? Co tam się dzieje w ogóle? Da się tak zamknąć? Nie. Okej. Okay. Cieszę się bardzo, że byłem w środku. Znaczy jestem... Jestem ciekaw, czy w ogóle dałoby radę... Znaczy, czy to jest możliwe, żeby to się stało, kiedy ja nie byłem w środku?
Czy ja już mogę wyjść? Tam była ta Aurora i ja jestem ciekaw. Nie, raczej tam nie mogłem podpłynąć do niej. Czy ja już mogę wyjść? Spróbuję. Okej, no poza tym, że statek jest trochę bardziej zniszczony, to nic ciekawego się nie stało, jakiegoś tragicznego. Myślałem, że to też nas trochę bardziej uszkodzi. Aurora wybuchła. Ten złom daje nam tytan, bo jest w 87% złożony z tytanu, więc dzięki temu my możemy robić rzeczy, które potrzebują tytanu. Znaczy, no chyba tylko to jest jedyny sposób, żeby ten tytan zdobywać. Tak mi się wydaje na razie. Może są... No nie no, jeżeli dałoby radę inaczej, to by było dość dziwne. Co tu więcej mówić? Wiemy już mniej więcej, o co w grze chodzi, jaka jest historia za tym, co się dzieje. Napijmy się tej wody. Nie flary, wody chcę. Gdzie jest woda? Tu jest woda. Wiemy już mniej więcej, co się stało, wiemy jak się stało. Był wybuch. Na początku był wybuch, potem spadliśmy, potem znowu był wybuch przed chwilą i jest tak jak jest. Musimy troszkę bardziej doinformować się, co jak powinniśmy robić. Użyjmy tutaj, może coś już możemy zrobić na przykład. Zobaczymy, co byśmy chcieli, na przykład coś osobistego, narzędzia jakieś byśmy chcieli. Mamy tytan, potrzebujemy do spawarki na przykład magnes i mączkę. Tytan mamy, co możemy zrobić z samego tytanu? O, możemy zrobić szkło. Albo tytan razy 4. A, widzicie, tak się robi tytan ze złomu, więc mam już tytan. Nie wiem, mogę też szkło z kwarcu. Nie wiem po co, ale zrobię. Więc widzicie, mniej więcej już zaczynamy rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Przynajmniej ja zaczynam. O, mogę wodoszczelną szafkę. Ale raczej nie chcę. Dobra, wszystko to będziemy sobie rozkminiać w następnych odcinkach. Na razie jest jak jest, jesteśmy w kapsule ratunkowej i będziemy starali się tutaj przeżyć. Nie wiem jeszcze jak zbytnio, nie wiem czemu, nie wiem po co i nie wiem jak, ale wy mam nadzieję mi pomożecie. Ja oczywiście sam też się będę informował, będę czytał, będę sprawdzał, więc w następnym odcinku już zaczniemy raczej jakieś przygody. To był taki czysto wstępny odcinek. Dobra, więc tak jak mówiłem, wstęp mamy już zaliczony. To by było na tyle. Gra na razie wygląda naprawdę fajnie. Jestem ciekaw, co można tutaj robić, a czego nie można, więc jeżeli wam też się spodobała, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie spodobała, to jak zawsze zostawcie łapkę w dół. Jeżeli ja wam się spodobałam, to zostawcie suba, na mnie się też wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa!